Porozmawiamy sobie o tym, jak zachęcić dzieci do uczenia się i od czego to uczenie zależy. Powiemy sobie, co to jest motywacja, o rodzajach motywacji, co najczęściej i najlepiej zapamiętujemy, co pomaga w nauce, jak wykorzystać sprawdzone prace klasowe, które uczniowie piszą, jak je wykorzystać do dalszej nauki. Takie są badania, że od klasy czwartej ta motywacja uczniom leci w dół i już im się prawie niczego nie chce. Chyba że jest jakiś wąski obszar zainteresowań, WF-y, no to motywacja na WF-y jest od razu. Wewnętrzna i zewnętrzna, czyli taka, która jest, to jest taka ciekawość, takie pragnienie, takie szukanie, a ta zewnętrzna, no musimy ją po prostu dostarczyć i to motywacja ze względu na czekającą nagrodę. Nagroda nie tylko coś, rzecz, przedmiot, zaraz o tym też powiemy, bo są różne rodzaje nagród. No, im większa niepełnosprawność, tym większy wpływ tej motywacji zewnętrznej. Tak jakby niepełnosprawność to też uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, które wpływa też, że ta motywacja wewnętrzna jest po prostu słabsza na starcie i musimy to wziąć pod uwagę. Więc tej zewnętrznej naszym uczniom musimy dostarczać więcej. O sposobach pochwały to jest całe osobne warsztaty. Jak tą pochwałę dobrze wypowiedzieć, żeby też dziecko nie miało zawyżonej samooceny, no że jestem świetny, no mama ciągle chwali, jestem najlepszy, najmądrzejszy, ani żeby nie było za nisko, tak, że jestem beznadziejna, że niewiele mi się poddaje. Czy dziecku będzie się chciało, zależy od dwóch rzeczy. Od tego, czy dziecko uważa, że coś jest potrzebne. Dzieci mówią, to jest bez sensu, to co ja mam robić, jest bez sensu. I tu już i nauczyciele, i rodzice w domu już mają pierwszy stopień do pokonania. Jak uzasadnić, że nauczenie się tego wiersza na pamięć będzie mu w życiu potrzebne? Bardzo karkołomne czasami zadanie. No i szukamy, dlaczego może mu to być potrzebne. A ćwiczysz pamięć, a ćwiczysz rękę, jeżeli tam przepisuje ten wiersz. Ćwiczysz, możesz zabłysnąć, gdzieś tam się pochwalić, że znasz jakiś wiersz, wystąpić. Więc szukamy argumentów, że ta nauka jest potrzebna, a jeszcze bardziej, że ta nauka tej konkretnej rzeczy, przed którą siedzi, to matematyka, że to jest potrzebne. No o ile jeszcze dodawanie, liczenie, mnożenie, ja wzmacniam, no nikt cię nie oszuka. Więc najpierw, że coś jest potrzebne. I drugi element, że dziecko potrafi to zrobić, bo często odmawia podejścia do czegokolwiek w domu, do jakiejkolwiek nauki, bo mu się nie uda, bo to bez sensu, bo i tak dostanę jedynkę, i tak mnie pani nie zapyta, i takie są argumenty dzieci, że i tak mi się nie uda, więc to, że potrafi, czyli trzeba sobie przypomnieć, no dobrze, a pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu się udało? A pamiętasz, jak wtedy się nauczyłaś i dostałeś kusika? Przywołać mu z przeszłości rzeczy, które się udały i które potrafił zrobić. Wtedy ci się udało, teraz też może się udać.